Dzień dobry, vlog jakość Artur Medlarz. Dzisiaj powiem Ci, jak możesz dodatkowo zarobić sobie jako inżynier jakości, specjalista do spraw jakości, nie ruszając się z domu i zobaczysz sesję naszej trenerki. Zapraszam. Ale zanim to nastąpi, muszę jeszcze poprawić newsletter. W Akademii Lean zmieniamy trochę układ. Zresztą Marta Radomska-Jerzak dołączy. Jeżeli jesteście w Akademii Lean, to pewnie się dowiecie prędzej czy później. A później na sesję. Też opowiem Ci o tym, jak możesz zarobić. Pracując ze mną na przykład, zdalnie, z domu. Bo jest to możliwe. No i jedziemy na sesję zdjęciową z Ulą. Samochodem mojej żony. Pozwoliła mi się przejechać. Gdzie między innymi też pokażę Ci, jak wygląda współpraca ze mną, bo Ula współpracuje ze mną przy szkoleniu Piner. Nie więcej, bo zawsze to muszę je dopasować do konkretnie do osoby fotografowanej. Także tutaj wiesz, nie ma żadnego, jakby zaraz będziemy tutaj jakby widzieli konkretnie efekty w trakcie. Ja Ci pomogę. Tam twoja sesja w najlepsze, jestem w takim miejscu świątecznym, tak do sesji świątecznej zastanawiam się, czy nie zrobić kilka zdjęć. To mniej więcej, między innymi czeka autorów, którzy chcą współpracować w Szkole Jakości Trenerów, między innymi taka sesja, całkiem fajne wynagrodzenie, no i sława, i promocja na cały jakościowy świat w Polsce. Więc jeżeli chcesz być trenerem w Szkole Jakości, to poniżej znajdziesz tematy, do których szukamy teraz autorów, czeka cię fajna współpraca i no i sława, tak jak już mówiłem, dużo sławy. Ula, powiedz mi jedną rzecz. Czy warto być trenerem w Szkole Jakości? Oczywiście, że warto. A dlaczego? No przede wszystkim jest to możliwość rozwoju. Dzięki współpracy z Arturem udało mi się oprócz tego, że nagrać kurs PIN dla naszych kursantów, to podjęliśmy również współpracę z firmami, w których przeprowadzamy szkolenia z pomiarów dla personelu. Super, no i można taką sesję sobie zrobić fajną. Z Dorianem. Jeszcze pomachaj, że jedziesz. A już po sesji i kilku innych jeszcze aktywnościach związanych z biznesem. Powoli kończy się dzień. Zaraz do mojego syna jeszcze przyjdzie lekarka, bo coś pokaszluje. Ja chcę Ci jeszcze powiedzieć o jednej możliwości współpracy ze mną, bo jest taka możliwość. Ja dostaję coraz więcej ofert szkoleń, prowadzenia szkoleń stacjonarnych, których unikam, bo po prostu nie mam na to czasu. Wolę się skupić na rozwoju szkoły jakości, no ale takie szkolenia online czasami przeprowadzam na specjalną prośbę z firm. No i też potrzebuję w takich tematach wsparcia, o co chodzi, bo tak gadam na okrągło. Mój czas zaczyna się kończyć, jeżeli chodzi o dobę. Potrzebuję kogoś, kto na przykład pomoże mi przygotować artykuł na bloga, jakiś research zrobić, czy przygotować fajną prezentację według moich wytycznych do szkolenia na przykład z 8D. Z innych takich tematów. Jest to fajna możliwość dorobienia sobie, pracując na etacie. Dziś popołudniami, wieczorem, w weekendy. Chcesz zwiększyć swój budżet domowy? Czemu nie? Odezwij się do mnie. Zobaczymy, czy nam się to uda. Czy nam się to wszystko zepnie i będziemy razem spełniać oczekiwania, które mamy wobec takiej współpracy, bo to jest dla mnie najważniejsze. A myślę, że jest tutaj wśród tych odbiorców wiele osób, które mają większą wiedzę ode mnie w niektórych tematach. I moglibyśmy zrobić coś naprawdę fajnego, na przykład boją się występować, boją się przedstawiać dane zagadnienia, ale robią świetny research, potrafią znaleźć odpowiednie informacje, dostarczyć je, po to, żebyśmy razem mogli coś zrobić jeszcze lepszego dla kolejnych odbiorców. No i można mnie też poznać wtedy, osobiście, personalnie. Też może to być pierwszy krok, na przykład kiedyś do szkoleń prowadzonych przez Ciebie, jeżeli już się przełamiesz i zobaczysz, że to wcale nie jest nic trudnego, bo nie jest nic trudnego. Także dwie takie możliwości dla Was mam współpracy ze mną. Jeden to jest prowadzenie szkoleń na zasadzie online, nagranie ich dla Szkoły Jakości. Tutaj poniżej znajdziecie listę. A druga rzecz to jest wsparcie tego mojego biznesu, wsparcie mojej pracy czy pracy pozostałych trenerów poprzez research, poprzez przygotowania
dokumentacji, materiałów szkoleniowych, czy informacji właśnie na bloga, czy na YouTube'a. To tyle ode mnie na dzisiaj. Odkąd zacząłem kreować i odkąd wróciłem do tego schematu, żeby tworzyć i zmieniać trochę to, co się dzieje dookoła, zaczynają się dziać dobre rzeczy. To też taka lekcja, nauczka dla Was, że jeżeli jest nie tak, to trzeba zrobić coś, żeby było inaczej. To jest prosta rzecz, ale o tym zapominamy i często popadamy właśnie w taki marazm i w takie w kółko powtarzanie tych samych czynności, tych samych rzeczy i narzekania. To, żeby było inaczej, rób inne rzeczy. To jest proste. Ja zacząłem robić, zaczynają się dziać inne rzeczy dookoła również, wokół mnie. Tyle ode mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobał Ci się dzisiejszy dzień z vlogiem jakość. Do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem.